Dzień dobry moi mili, z tej strony Shiro, witam was w grze o nazwie Loop Hero. Kochani, jest to gra w sumie dziwna. Dziwna, ponieważ tak naprawdę w tej grze nie będziemy nic robić, oprócz tego, że będziemy budować i będziemy ulepszać naszego bohatera. Ja już sobie zrobiłem delikatny test, jak to się mniej więcej tłumaczy. Kochani, ja od razu wam mówię z ręką na sercu. Nienawidzę tłumaczyć gier in live. Wolałbym sobie to zrobić po prostu po nagrywaniu, aczkolwiek no nie mam dzisiaj na to czasu. Ogólnie chciałem spolszyć pierw tą grę, zanim ją puszczę tak jakby na żywo, aczkolwiek no nie wyrobiłem się z tym. Serwer Minecrafta, który w tej chwili powstaje, zbytnio mnie dzisiaj zaabsorbował, dlatego po prostu no nie dałem rady. Nie dałem rady tego zrobić, no ale postaram się w jakiś sposób wam to tłumaczyć, więc moi drodzy, zacznijmy rozgrywkę. Gwiazdy na niebie giną, nikną, jedna za drugą. Lecz nikt tego nie zauważył, nikt tego nie może powstrzymać. Podążam do ostatniego miejsca, gdzie jest jeszcze nadzieja. Muszę to zrobić przed tym, aż będzie za późno. Dźwięki agonii szybko cichną. Świat będzie zniszczony. Żadna pamięć, żaden fragment pamięci z niej nie pozostanie. I nie ma absolutnie żadnej szansy, żeby to powstrzymać, żeby to cofnąć. Lecz zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie próbował dokonać niemożliwego. W świecie bez miejsca, bez czasu, bez wspomnień. O, gdzie ja jestem? Nie mogę niczego zobaczyć oprócz tej ścieżki. Mój ból głowy mnie zabije, pamiętam tylko szkieleta z jakimś stafem na niebie. Będę wam tłumaczył czasem staw, na przykład właśnie jak berło, różdżka i tak dalej. No, nie oszukujmy się, tak naprawdę osoby, które są w internetach, jakieś MMO i tak dalej, zawsze tłumaczą staw jako staw. Ja wiem, że staw to może być obsługa i tak dalej, no ale tutaj będzie mi chodziło totalnie o berło, jakąś różdżkę i tak dalej. Ta ciemność pochodzi właśnie od niego. Czy to on zniszczył wszystko wokół mnie? A, stanie tutaj, niczym mi nie pomoże, tak sądzę. Dobra, więc tak, żeby zmienić tryb adventure, czyli przygody, na mapie i planningu, który zatrzymuje ten tryb, naciśnij przycisk prawym przyciskiem myszy lub spacją. Continue your journey by changing the game mode, czyli kontynuuj swoją przygodę za pomocą zmiany tych właśnie trybów. Mam nadzieję, że znajdę jakieś schronienie przed zapadnięciem zmroku, jeżeli noc jest ciągle w ogóle w tym świecie bez nieba. Zwróć uwagę na to, że progres dnia jest na górze ekranu. Nowi przeciwnicy zazwyczaj przychodzą właśnie na koniec tego dnia. No i pokazał się nam slime. O, żyjąca kula szlamu. Quiet and nonsense? Co za nonsense? They dig us anything they can? One kopią wszystko, co mogą? Hej, pamiętam tą kreaturę. Może po prostu potrzebuję odświeżyć swoją pamięć i wszystko wróci do normy. Dobra, traveling, fighting. Podróżowanie, walka i ogólnie większość akcji są wykonywane automatycznie. Gracz jedynie nie może kierować nimi tak jakby bezpośrednio. Czyli po prostu ta walka wykonuje się automatycznie. Tu widzimy nasz mniej więcej wskaźnik ataku. Widać, kto za ile zaatakuje.
Ciężko jest walczyć gołymi rękoma. Myślę, że ta niezbyt dobra broń pomoże mi w tym. Dobra, załóżmy ją. Myślę, że pamiętam, jak mniej więcej się tego używa. Czy to wszystko moje wspomnienia? Czy to wszystko należy do Slime'a? Dobra. Możesz używać kart, które są... które pozostawią potwory, które zginą, żeby dodać nowe obiekty do mapy. To właśnie znaczy planowany tryb. Weź tą kartę i ułóż ją w miejscu, gdzie mniej więcej pamiętasz. Teraz kontynuuj swoją przygodę. Ogólnie tylko na początku jest tyle tego tekstu. Potem już troszeczkę jest go mniej, jest więcej gameplayu. No i coś tu się nam zrespiło. Ratwolf. Który jest easy. O! Leśny szczurowilk. Tak, miałem rację. Niektóre niektóre ciężkie emocje oraz dziwne obrazy i ten kawałek adrenaliny. Myślę, że zapomnę o tym jak o złym śnie. Myślę, że... I remember it I like a bed. Myślę, że pamiętam to jako zły sen. Cholera. Mam nadzieję, że nikt to nie słyszał. Jak najprawdopodobniej zauważyłeś, możesz dostać nowe przedmioty i karty podczas walki. Niektóre przedmioty mają unikalne zdolności. Tak samo jak niektóre karty. Dobra, to znaczy, że możemy mniej więcej sobie zobaczyć, jakie te zdolności mają, najeżdżając po prostu na dany przedmiot lub kartę. Dobra, musimy sobie zaekwipować nowy przedmiot. Tu widzimy, że już mamy damage 4,6 i evasion 9, czyli uniki 9%. No to jest oczywiście lepsze od tego, co mamy w tej chwili. Oj, nam ta broń znika. Ta broń nam znika. Dobra, co daje Forest? Jeden Hero Attack Speed, dobra. Czy możemy sobie gdzieś tutaj to postawić? Możemy. I jeszcze kamyczki. Ja mniej więcej kojarzę, jak ta gra działa i tak dalej, aczkolwiek nie grałem w nią nigdy. Widziałem ją kiedyś tam na jakimś streamie, jak ktoś grał. I wiem, że właśnie łączenie tutaj tych kart również pomaga nam w zdobywaniu różnych statystyk i tak dalej. Dobra. Więc tutaj niedaleko są góry i las. Świat prawie wrócił. Te wszystkie surowce, które w tej chwili zebrałem w swojej torbie, właśnie na to wskazują. Dobra, niektóre z swoich akcji pozyskają zasoby, które będą ci potrzebne na później, ale nie w tej chwili. Ale nie powinieneś w tej chwili się zatrzymywać, by szukać ich. Dobra. Dalej sobie przechodzimy na Adventure Mode. Stanie, jak przyjdziemy tutaj do Cozy Camp. Myślę, że właśnie nadszedł czas, żeby troszeczkę odpocząć. Gra mniej więcej działa właśnie w takim zapętlonej ścieżce. Jeżeli zdecydujesz, że to już czas, żeby wrócić do obozu, po prostu kliknij ten przycisk i wtedy wrócimy sobie w tym miejscu. Dobra, to jest właśnie to pokazane. No, zostajemy sobie jeszcze trochę. Nie możemy? Nie możemy. Dobra, zyskamy. Jeżeli teraz sobie po prostu stąd wyjdziemy, zatrzymamy te surowce, które w tej chwili zdobyliśmy, czyli jeden kamień i jedno drewno. Zrobimy retreat. Jest tu zimno i ciemno. Małe ognisko mogłoby rozwiązać oba te problemy. Dobra, nice. Jest to niezłe miejsce, żeby utworzyć obóz. To właśnie w tym miejscu wszystkie surowce, które zebrałeś, będą użyteczne. Dobra, jest to super pomysł, żeby stworzyć campfire. To zróbmy sobie ten campfire. Gratuluję.
właśnie przeszedłeś ten durny tutorial. Możesz teraz wrócić na swoją pierwszą ekspedycję lub nie. Rób co uważasz. Oczywiście idziemy na ekspedycję. Startujmy, możemy tylko jedną zrobić. Mamy tu jakąś ścieżkę. Ta ścieżka. Wszystko jest tu źle, ale pamiętam. To wygląda jak kompletnie inne miejsce. No i jest znów puste. Czy moje akcje cokolwiek tutaj znaczą? Tak jakbym miał wybór. Jeżeli chciałbym się teraz poddać i płakać, żeby uratować ten świat, byłbym najgorszym zbawcą tego wszystkiego. Zróbmy to. Serio, jeżeli chodzi o tłumaczenia, taki gear life to jest po prostu koszmar dla mnie. Wiecie, ja rozumiem ten tekst, który czytam ogólnikowo, aczkolwiek jest to dla mnie ciężkie, żeby to tak przetłumaczyć na szybko. Do początku jeszcze myślałem, żeby się jakoś smogać translatorem, aczkolwiek widzę, że to nie miałoby najmniejszego sensu. Dobra, Spider Cocoon możemy sobie zrobić tutaj na wejściu. Dobrze, że mamy jakiś tam przedmiot, który nam cokolwiek daje. Mamy jakieś góry. Zróbmy sobie góry tutaj. No widać, że od razu o świcie nowe pająki się pojawiły. Kolejne kamyczki. Midousy. Muszę pamiętać o zatrzymywaniu tego wszystkiego. Midousy sobie może tutaj połóżmy, bo one dają nam 2 HP na start każdego dnia. Nam daje 2 HP ogólnie, plus 2 HP więcej za każdy tak jakby kamień w pobliżu. Vampire Mansion. Dodaje wampiry do walki na kawałku tego tilesa, wokół którego leży. To na razie nam nie jest potrzebne. Nie wiem, jak wampiry w ogóle działają. Najpierw sobie może jakoś ulepszmy. O, dobra. Mamy jakieś lifesteal, tylko nie wiem z czego. Vampiryzm 9% i max HP 95. Czyli mieliśmy z tego ringa już. Cokolwiek. Troszeczkę się leczymy, no. Nie jest jakoś dużo. 83, 95 nie jest to dużo, ale możemy już sobie tarczę założyć, który daje defense 4. Już mamy tu dwa pająki na wastelandsach. Więc może to być dosyć ciężkie. Kolejne karty, zapomniałem o kartach. Zapomniałem o kartach. Dobra, te Midousy dają do HP. Ale nie widzę, żeby one się jakoś stakowały. Te Midousy chyba mogą być tak po prostu poskładane jak chcą. Dobra, Road Lantern daje zredukowanie liczby wrogów, które spawnują się jakby wokół tego Tilesa. Oraz może się stakować. Ja bym sobie może tutaj to dał. Dobra, dajmy sobie tutaj i cmentarz. Akurat, żeby nie było zbytnio tych szkieletów dużo, to ogarnijmy sobie to w ten sposób. Dobra, przeszliśmy. Tu mamy słabsze nadal. Lecimy dalej. I to są dwa pająki. Sporo zadają. Ta tarcza jest taka sama. No tu mieliśmy Evade'a, jakiegoś nie mieliśmy Evade'a. Pająk i slime. Ale powiem wam, że strasznie szybko ucieka mi czas na tej grze. Więc chyba nie jest tak źle. 4-6. Nic ciekawego dla nas w tej chwili. Nie wiem, czy to potem jakoś można łączyć, czy nie. Czy mamy jakiś taki poziom? Na razie jest tylko enemy level 2. Dobra, kolejne karty i mamy motion. Motion. Kurde, nigdy nie byłem dobry z wymowy słów angielski. Dobra, ale zróbmy sobie tutaj w ten sposób. Widowcy sobie dalej robimy tak. No i teraz się zastanawiam, żeby sobie tutaj tego nie postawić.
Też nie byłoby głupie tutaj. Dobra. Zróbmy latarnię w ten sposób. I pojawiły się kolejne moby. No z tymi stajmami to nie jest jeszcze źle. No i mamy Grove'a pierwszego i Battlefielda. Spełnuję skrzynkę na tym puzzlu za każdy loop, za każdą pętlę. Przeciwnicy, którzy zginą wokół tego puzzla, staną się duchami, kiedy umrą. No i to działa w ten sposób. Dobra. Grove sobie damy może gdzieś tu. No i te slimy zaczynają już hitować cokolwiek. Dobra, Meadowsy. Dalej sobie kontynuujemy. Zobaczymy, jak to się skończy. Oczywiście walniemy to tu. Zobaczymy, czy to pająki jakoś zareagują. Jestem ciekaw, czy te pająki w jakikolwiek sposób zareagują. Może damy sobie dwa razy? Żadne przedmioty nam w ogóle nie lecą. ...4-1 to nie jest jakoś tak super. Dobra, defense 2, wolę ten wampiryzm, powiem szczerze. Znów słabsze niż mieliśmy, ale to jest lepsze, ej. Ja tego nie zauważyłem. Kurde, kolejna góra była. I kolejny cmentarz. Robimy górę, to są 5 za każdy... Adjacent Rock. Adjacent? Kurde, źle zrobiłem, mogę tutaj to stawiać. No nie pomyślałem. Myślałem, że to będzie całkowicie inny tile. Nie przeczytałem po prostu. W ten sposób, a i przez przejście przez to mamy od razu kolejne surowce, czyli mamy tak 9 preserved pebbles oraz 6 racji. I tu mamy skrzynię. Możemy się przy okazji uleczyć. I mamy nowe. 10-14, damage to all 4, defense 2 i counter 7. Oczywiście, że chcę to. Defense 8 i counter 16. No to może na tego countera pójdziemy. Może na tego countera pójdziemy. No i tu będzie już nieciekawie. Mamy damage to all. Defense 11. Damage to all evasion. Nie, damage to all i evasion, to jest oddzielnie. 5 i 6. Kurde, counter. Mamy w tej chwili 23 countera. Dobra, zobaczymy, czy coś może fajniejszego jeszcze dropnie. Na przykład to. Pure damage, czyli 4 czystego DPS-a. Fajnie, fajnie. To jest regeneracja na sekundę. Czy to będzie lepsze od naszego wampiryzmu? Nie wiem. Czy ja go... O kurka, wódka, ale to ładnie teraz leci. O, pięknie. 10, counter 9, evasion 8. Nie no, damage to all jest genialny. Kolejne surowce. Znów zapomniałem o rozstawianiu tych rzeczy. Zróbmy to w ten sposób. Dobra. Szkoda, że tego nie mogę teraz przenieść. No i teraz pytanie. Pytanie, zagadka i odpowiedź. Zmieniamy tą tarczę. Mamy 16 kantera na tej tarczy. Mamy 23%. To jest jeden na w sumie 4 ataki oddajemy. Ale za to jest tu damage to all. To by były 9 DPS-ów damage to all. Więcej shielda. I evasion. Dobra, zmieniam. A nóż. Spróbujemy. I spróbujemy sobie też ten regen. Uuu, jak go utłukliśmy. Spider Cocoon. Walniemy tutaj.
30 DPS, ładnie. Nie, no znacznie jest lepsze. No znacznie jest lepsze, jeżeli chodzi o ten regen HP. Nie ma porównania w ogóle. Znów nie dałem ani motion, ani middle. Battlefield. Tu może. Dobra, tu będą te roki. O nie, Goblin Camp się pojawił. Spawnuje goblina na pojedynczym tilesie raz na dzień. Każdy camp nadchodzi za każde 10 bloków kamienia albo gór. To tak średnio. Tak średnio, bo robi się już niebezpiecznie. Te tarcze to nam nic nie pomagają. Tu się strasznie dużo mobów porobiło. Mamy niby taki przesmyk, gdzie możemy się naładować, ale... No to i tak słabo. Scrap metal. I są szkielety. O! Defense 13. Pure damage 4. Ale to mamy damage to all 5. I evasion 6%. No nie, no ten damage to all to jest piękne. My ich tłuczemy po łbach po prostu w tej chwili. Fajne widosy. Może gdzieś tu dam? No i jest link trzeciego poziomu. Counter 6%. I wampiryzm 8%, defense plus 2. Ale mniejszy regen. No właśnie, mniejszy regen. Muszę się poważnie zastanowić. Kurde, jeszcze mu evade. Padł polernikowi, no. Naprawdę nie mają, ciężko mi to HP zbić w tej chwili. Nie wiem, czy tylko tak początkowo jest spoko luz. Potem też tak będzie. Przestań! Skąd te gobliny w ogóle przyszły? Nie pamiętam. Nie pamiętam cię. My się pamiętamy. A teraz oddaj nam wszystkie swoje rzeczy. A, nie masz pojęcia, co się w tej chwili dzieje, prawda? Dlaczego nie pomożesz mi najpierw przywrócić porządek świata? Możesz potem robić, co chcesz, kiedy skończę. Gobliny muszą urabować. Żadnych innych zleceń, żadnych innych priorytetów na tym świecie. No, myślę, że jest to wystarczająco sprawiedliwe. Myślę, że nie mam żadnych dobrych obiekcji do tego. O, poczekaj, mam jednego. Co myślisz o wpierdzielu? O, kolejny przedmiot tu jest. Armor 322, tfu, max HP 322, defense 5. No troszeczkę więcej defensa, ale mniej HP. Za to jest mniejszy counter, bo czy w ogóle żadnego countera nie ma. Pure damage 2 i większe DPS-y. Minimalne 4. Dobra, zmieniamy. Ale jeżeli też... Ale nie, to mi się wtedy nie opłaca tego zmieniać. Pyk. Co dziwne, jak te kreatury przychodzą tutaj na własne życzenie. Może to znaczy... Może to wszystko znaczy, że nie są aktualnie takie złe. I ten świat próbuje to wszystko sobie przywrócić samoistnie. Nawet ta apokalipsa nie jest wystarczająco zła, żeby wytępić kilka szkodników. ...28 piękne DPS-y. Piękniutkie, oj! I wpierdziel. No i nie zdążyłem.
Dobra, max HP 371, troszeczkę mniej. Pure damage 7, defense 3 i attack speed plus 8, no oczywiście robiorę. Tu jest znacznie, oj, bardzo słabo. Bardzo, bardzo słabiuszko. No pięknie. Nadal siedzimy na max HP-kach. Ja nie wiem, czy po prostu właśnie nie będę się próbował tutaj na Regen per sec próbował jakoś złożyć. O kurde, ja zapomniałem o kartach. Zapomniałem o kartach. Zapomniałem o kartach, skupiłem się na przedmiotach. O, to mi się zmieniło coś. Czyli góry się zmieniają. Rozumiem, czyli tak, daję ci randomowy, podstawowy zasób po położeniu tego gdziekolwiek w pustym miejscu wokół niego. I możemy na razie dać tutaj. Aha, ale dobra. Ale musimy potem go obtoczyć czymkolwiek. To nie było tematu. To nie było tematu. Oblivion. I Oblivion co nam daje? Że niszczymy jakiś dany tiles, tak? Na razie sobie to zostawimy. Zostawimy. Tak samo możemy użyć tego w ten sposób. Dajmy sobie na razie Grove'a. Może gdzieś Spider Cocoon? Gdzieś tu może. No dawaj, slajmy. Trochę damage tu, ale będziemy ich pizgać na hita. Rapier 11-17, Vampiryzm 7% i damage to all 2. Nie, to będziemy mieć znacznie mniejsze DPS-y. Uuu, Regen per sec. Ale niski. Dobra. Trochę tych pająków tu jest, ale widzę, że tam ładnie evade wpada. Co to jest ten beacon? Bezsensowny wskaźnik w świecie bez żadnego kierunku. Daje plus 40 movement speed w zasięgu tego właśnie beaconu i plus 20 attack speed dla wszystkich jednostek. Dla wszystkich jednostek. Nawet dla mnie chyba. Stawmy sobie to w ten sposób. Ej, czy Oblivionem mogę... Ej, mogę tego kampa skasować. Kurde, zapomniałem o tym. Tu mogłem dać. Oj, muszę się tej gry naprawdę nauczyć. Regen per sec 1.8. Niski. O, te szkielety sporo hitują. 17.25 i Evasion 14. No, pure damage niby 2, ale to w sumie czy nam to jakoś tak szkodzi? W żaden sposób. No i tak by było 16.22, a to jest 17.25. No to bierzemy to. Pięknie, na hita już go ściągamy. Evade. Mamy 20% Evasion. Evasion. Gdzie te szkielety postawić? Gdzieś tu na wyjściu. A w ogóle właśnie, bo tu mamy jeszcze... Mapa zostanie ukończona, czy ukończenie mapy. Jeżeli ten wskaźnik zostanie napełniony do końca, boss chapteru po prostu pojawi się tutaj na tym tilesie od Campfire'a. Od naszej bazy. Coś ciekawego. Maska 13-19, pure damage i damage to all. Czyli to by wychodziło 17/23 plus damage to all. Oj, korci. Z pure damage 7, o nie, tego tutaj nie zmieniam. To jest za dobre. Dajmy tu Grove'a. No i tu jest Saigon.
No, ale serio, one jakoś tam nam dużych szkód nie robią. Kolejny beacon. No i te midosy widzę, że nam się ładnie rozkwiecają. I te już dają 3. To opłaca się robić w takim razie, to? No to i tutaj góry sobie poukładamy. Jakbym tutaj dał może? Jakbym użył Obliviona? No nie mogę. Dobra. Podamy w ten sposób. No i tak czy inaczej się pozbyliśmy. Dobra, weźmy sobie ten Vampire Mansion. Zobaczymy te wampiry. Regen Persek 3-0, tak? Myślałem, dobrze widziałem. Kurde, ale to jest atak 20%. To już jest sporo. Aj. Aj, 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 aj. 20% atak speedu. To jest dużo. Odsuń się, człowieku. O, wampir. Gdzie są twoje włości? Jeżeli twoi farmerzy potrzebują pomocy, byłbym szczęśliwy im to zaoferować. Nie ma więcej włości. No more flock? Znaczy flock. Gdzie jest translate? Czemu nie odpaliłem translate'a? Flock. Byle ock. Trzoda. A, nie ma więcej trzody. Jedynie setki lat pustki. I setki lat głodu. Uratuj się, jeżeli ciągle tylko możesz. Nie wiem, jak długo mogę trzymać moją głowę w świadomości. O jakich setkach lat ty mówisz? Twój umysł jest łatwy do oszukania, ale nie możesz oszukać mojego głodu. Te krainy zostały wypełnione. Every sip. On się dużo nauczy dzisiaj. Sip. Każdy łyk, każda kropla krwi, to znaczy satiate, jest godna mnie zaspokoić. Jestem zbyt słaby. Ale możesz mi pomóc i stawić, czy stworzyć ten świat. Crumbled? Co to znaczy crumbled? Wampir, jakie ty trudne słowo używasz. Crumbled. A, i ustawić ten pokruszony świat władzy, tak jakby go odtworzyć. Tak, to prawda. I'm doing this not for just myself. Nie robię tego tylko i wyłącznie dla siebie, ale dla wszystkich. W imię większego dobra. A, więc bądź wdzięczny za moją pracę, moją ciężką pracę i pozwól mi się wykrwawić do cna, w sensie, że jego. Oj, te wampiry mogą być ciężkie. Oj, są ciężkie. 17-16, o kurka wódka. Ale on się lifestyluje. Wampiry zazwyczaj posiadają swoje włości, które trzymają w spokoju i pomagają swoim, tak jakby podopiecznym, swoim tym wieśniakom prosperować. Ale ten nie chciał tego wszystkiego robić. A teraz jest tylko cieniem swojej dawnej formy psychicznej i mentalnej. Apparently blood of other creatures can't sustain them. Że żadna krew innych kreatur nie potrafi go zaspokoić. On wcale nie żartował o swoim głodzie. Nawet kreatury, które były otoczone wokół niego, posiadały moc wysysania życia, czyjegoś życia. Dobra, kochani, ale czy ja mogę to zapisać? Mogę. Dobra, kochani.
Tak więc to by było na tyle. To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Macie na stronie harmonogram oraz głosowanie na następną serię. Trzymajcie się. Hej, hej!